Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Puchar Świata trwa. Polacy sobie całkiem nieźle radzą w momencie nagrywania tego filmu. Jeszcze Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek walczą o przejście do kolejnej fazy. A teraz przedstawię piękną partię Magnusa Carlsena. Magnus Carlsen, moi drodzy, ma tu niezwykłą dokładność w grze. Niezwykle dobrze liczy i dobrze ocenia sytuację. Jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo ciężko mi stwierdzić czasami jego tok myślenia. Nie wiem, co on ma w głowie, ale robi to genialnie. Już pokazuje, na czym polega jego właśnie genialność, o czym oczywiście wszyscy wiemy. D4, skoczek F6, C4, E6. Oczywiście jego przeciwnikiem tutaj jest kolega Tari Arian. Znają się tutaj panowie bardzo dobrze, no ale tak się złożyło, że grają ze sobą w Pucharze Świata. Goniec B4 jest posunięcie E3. Swoją drogą ten ruch rozpropagował i wymyślił Akiba Rubinstein w dawnych czasach, początek XX wieku, moi drodzy, 100 lat temu ponad. Roszada, goniec D2, subtelnie po prostu C5 ze strony czarnych, posunięcie A3 i tutaj nastąpiło bicie. Skoczek wjechał na E4 i skoczek E2. I w tym momencie nastąpiło B6, na co Magnus odpowiedział ruchem D5. Tu się wszystko dobrze trzyma, goniec A6. Posunięcie F3. Powiem szczerze, że ta pozycja powinna być kompletnie bezproblemowa czarnymi. Tak? Czarnymi. Tutaj nie ma pomyłki z mojej strony. Z uwagi na bicie na C3, co poszło w partii, bicie na C3 i goniec C4. Piękny, genialny ruch. On jest oczywiście bardzo dobry. Magnus to no wszystko oczywiście widział, ale idzie na ten wariant. Tu chodzi o to, że hetman teraz wszedł i daje szacha, atakując gońca, na co nastąpiło G3 i hetman bije C4. W tym momencie, powiem szczerze, kompletnie nie wiedziałbym, jak się zachować białym kolorem. A to, co zagrał Magnus, kompletnie by mi nie przyszło do głowy. Nie mam pojęcia, jaka jest tego idea. Moi drodzy, H4. Kto mi powie, o co tutaj chodzi? Czy celem Magnusa jest zagranie H5 i wieża H4? Bardzo prawdopodobne. Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli macie pomysły, dlaczego H4, chętnie się dowiem w komentarzach pod tym filmem. Dajcie znać w ogóle, o co tutaj chodzi z ruchem H4, nie wiem. Ale co ciekawe, co się dzieje dalej? No bo tak naprawdę trzeba spojrzeć, co mogą zrobić teraz czarne. Skoczek na A6 za bardzo nie chce wyjść. Hetman troszkę się znajduje w pułapce. No na A6 też skoczkiem nie można. No oczywiście tutaj B3 grozi, chociaż nie od razu. Może trzeba przygotować wieża C1 lub hetman D2 i zagrać właśnie B3. No więc białe, przepraszam, czarne biją na D5. Na co skoczek odbija. Skoczek w centrum stoi dobrze. Broni pionka. Wieża E8 nie jest straszne. Król zawsze zagrywa na F2. Tak bym to widział. Nastąpiło skoczek C6 i B3. No i hetman teraz nie ma za bardzo dobrych dróg, znaczy dobrych dróg. No odszedł na A6. Chodzi o to, że skoczek C7 i białe biorą jakość. Ale uwaga, to nie jest tragiczne czarnymi, a wręcz przeciwnie, to jest pozycja równa. Ja bym nawet powiedział, że jak Magnus wygrał to czarnymi, to Magnus miałby szansę to wygrać. Pewnie brzmi to w tym momencie bardzo dziwnie, ale pokażę dlaczego. Hetman zagrywa na A5. Tutaj jest mnóstwo pionków teraz do wzięcia czarnymi. Dlatego, że B4 trzeba zagrać, bo w innym wypadku wieża ucieknie i czarne będą miały przewagę. Nastąpiło bicie. No i jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i wziąć wieżę. Nastąpiło bicie z szachem i hetman D2. Ten ruch jest bardzo ważny, dlatego żeby te hetmany wymienić, zredukować materiał i spróbować swoich sił w końcówce, co jest tutaj też niezwykle, uważam, że trudne. Wieża A8. No i tutaj hetman zbił na A5. Oczywiście skoczek zbija, pionkiem zbić nie wolno, no bo się psują pionki. Wieża A3. Skoczek C4. No i teraz, moi drodzy, tutaj bardzo poważne decyzje przed białymi. Jak byście zagrali? To jest bardzo pouczająca końcówka, bardzo pouczające podejście do partii, do szachów, do końcówki, bo nie można za dużo pozwolić czarnemu, bo jeżeli nastąpiłby taki ruch, przykładowo wieża C3, mogą być ogromne problemy, chociażby z uwagi na B5. I niech mi ktoś powie, jak po ludzku grać to białymi, bo pionki mogą maszerować, takie może być założenie, albo D5 jeszcze będzie podpięte pod skoczka. Skoczek silny, jakość mniej, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku, dlatego że są łatwe posunięcia czarnymi. Tak bym to widział z ludzkiego punktu widzenia. A Magnus gra wieża A6. Czyli oddaje kolejnego pionka. Król F2. No właśnie, skoczek na D5.
Na szczęście zwierzę na A1. Tutaj to jest bardzo pouczające, z tego względu, że musimy białymi starać się wziąć tego pionka, który jest połączony z drugim. Wtedy jest trudniej czarnym o koordynację tych pionków, a łatwiej po prostu kontrolować białymi marsz tych pionków, które już pozostaną. Król F2, król F8 nastąpiło. Wzięcie, 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 król E7. Obiektywnie patrząc na te pozycje, ja uważam, że czarne absolutnie nie powinny, nie mogą przegrać tej partii. Wygrać też bardzo ciężko czarnym kolorem, no ale żeby to przegrać, ciężko stwierdzić. Myślę, że nie powinny. Jak grają białe? Wieża B7. Magnus popisuje się tutaj naprawdę wielką perfekcją. Bierze B7 za pionka, który i tak jest broniony, no ale coś grać trzeba. H5, G4, wyrobienie pionka, G6. I teraz wieża B8, no oczywiście wieża musi mieć jakąś tam kontrolę i sprawować nadzór nad skrzydłem królewskim, bo jeżeli król by podszedł tutaj do góry, to wieża zawsze może próbować kontratakować pionki. Takie jest pewnie założenie. Król D6. I król G3. Ja nie rozumiem teraz kompletnie toku myślenia Magnusa. To znaczy, na pewno tutaj trzeba dokładnie wszystko liczyć, bo główną bronią czarnych jest ten pionek. Połączony z królem i skoczkiem może się okazać wielką, no może tu się okazać wygraniem przez tego pionka. Wiem, że to może brzmi teraz abstrakcyjnie, ale wcielmy się w rolę teraz Magnusa, wcielmy się w rolę białych. Czy myślimy teraz o wygraniu tej pozycji? O zremisowaniu tej pozycji? Czy trzeba tej pozycji bronić? Nie wiem. Ciężko stwierdzić, jakbym miał to grać. Oczywiście ja widzę teraz, co mówi silnik, ale silnik mówi około remisu. No ale niestety czarne teraz popełniają gafę. Ogromną gafę F5. Tutaj Tari Arian prawdopodobnie chciał uprościć pozycję i już może stwierdził, że remis jest w kieszeni. Nastąpiło bicie. Wieża H8 na pionka. F4, no i król oczywiście tutaj się tędy nie mógł przedostać, musi wracać. Król w ogóle jest troszeczkę wyłączony z gry i skoczek F6. No i chodzi o to, że czarne kontrolują i bronią wszystkie pionki. Jak to wygrywać? No przede wszystkim bez króla się nic nie uda, więc król idzie do centrum. Król E5, król D3, D6, wieża H6. No i tak znowu zobaczcie, że wieża H6 zagrywa, celuje w skoczka, który jest broniony. Kto z nas taki ruch by zagrał? Kto z nas by nie chciał próbować grać wieżą na przykład z tej strony, próbować brać tego pionka, ale skoczek z kolei znowu na D7 skakuje. No i nie wiadomo, jak realizować tę końcówkę, a według silnika ta końcówka jest już wygrana. Bardzo trudna, uważam zresztą. D5 nastąpiło. Wieża G6, tutaj się przyczaja wieża. B5, czyli można powiedzieć, że Magnus tutaj trochę prowokuje przeciwnika do tego, żeby posunął się tymi pionkami, żeby one były łatwiej osiągalne, żeby wieża mogła je łatwiej złapać. Szach nastąpił, król E6, król C3, skoczek D7, król D4. No teraz już pozycja nabiera troszkę bardziej rumieńców, skoczek wraca. Tutaj oczywiście w tym momencie jakby nastąpiło bicie, no to skoczek E5 i czarne są bardzo blisko zremisowania tej pozycji, bo bierzemy tego pionka, a wystarczy się potem zająć tym pionkiem. No więc trzeba grać troszeczkę inaczej białymi, nie śpieszyć się właśnie z opcją brania pionków od razu. Wieża G7, w tym momencie B4, wieża A7. Wiele osób pewnie w tym momencie myśli sobie, a dlaczego nie wieża B7 za pionka? Przecież ja mogę go za chwilę wziąć i będzie łatwiej realizować pozycję. Oczywiście to nie jest takie proste i to Magnus widział, co się stanie. Stałoby się to, że skoczek zagrałby na D7. Tak, białe by wzięły pionka, nie ma żadnych widełek, ale jest skoczek E5 i okazuje się, że ten pionek jest znowu do wzięcia. No mógłby nastąpić szach, król F5, no jak weźmiemy tego, to skoczek weźmie tego i remis jest gwarantowany czarnymi, więc wieża by musiała wrócić, bronić pionka. Ale w tym wypadku król wraca. I nie widać opcji progresowania w tej pozycji za bardzo. No bo skoczek się uczepił pionka, koniec tematu. Też bardzo mądre podejście w końcówce, czyli zaczepiamy się na słabości przeciwnika w tym wypadku. Próbujemy czarnymi oczywiście atakować pionka F3. Wieża A7 zatem, bardzo dobry ruch Magnusa, niemalże, no perfekcyjny oczywiście w tym wypadku. Skoczek G8, szach nastąpił, król F5, no i król wziął pionka centralnego. I już widać teraz, że skoczek przeciwnika jest zdekoordynowany. No i nie może za bardzo dosięgnąć białych pionków. B3 nastąpiło. Wieża łapie piona. Szach. Król C4.
Bardzo ładne odejście, bo tutaj król i tak się nie przedostanie, a skoczek nie daje szacha królowi w kolejnym posunięciu. Skoczek G6 i teraz, moi drodzy, Magnus zagrywa ruch wygrywający, ale zobaczcie, co się dzieje. Skoczek bierze pionka, a potem będzie chciał wziąć kolejnego. Jak zagrać białymi, moi drodzy? Król C4 był nie bez kozary. Można sobie zatrzymać materiał. Otóż Magnus, moi drodzy, zbił na G6. I w tym momencie Tari Arian się poddał. Dokładnie, poddał partię. Dlaczego? Już tłumaczę. Jeżeli nastąpiłoby bicie, no to oczywiście król B3. No i tutaj jest koniec partii z uwagi na to, że król F5, król podchodzi. Białe po prostu wytępują czarnego króla, wezmą pionka, potem kolejnego. Sprawa jest już wtedy banalna. Piękna realizacja końcówki Magnusa, wykorzystanie błędu oczywiście przeciwnika. Partia oczywiście nie była jakaś przebojowa, ale Magnus wszystko kontrolował. No, ja jestem pod wielkim wrażeniem gry tego człowieka i zawsze będę, stąd też ta analiza. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekamy na kolejne wyniki z Pucharu Świata. Będę relacjonował co i jak. Pozdrawiam serdecznie, do następnej partii, do zobaczenia.